Panie Wojewodo, Pani Prezydent, Panie Marszałku, Ekscelencje Księża Biskupi, Szanowni Państwo. Za chwilę weźmiemy do ręki opłatek, biały opłatek, który będzie mówił o Betlejem, bo Betlejem ta nazwa znaczy po prostu dom chleba. Na początku dzisiejszego spotkania harcerze przynieśli nam właśnie też z Betlejem światełko. To wszystko mówi, potwierdza, że to, co przed chwilą słyszeliśmy z Ewangelii Łukaszowej, nie jest tylko przedmiotem ludzkich pragnień, jakichś wierzeń nie jest zakorzenionych w historii ani w konkretnych miejscach. Przeciwnie. Cała Ziemia Święta jest jedną wielką, piątą Ewangelią potwierdzającą niemal w szczegółach to wszystko, co wiemy o Chrystusie jako postaci jak najbardziej historycznej. Prawdą, którą głosi chrześcijaństwo od ponad 2000 lat, jest natomiast to, że ten konkretny człowiek, nauczyciel dążący ścieżkami i drogami palestyńskiej ziemi, jest rzeczywiście Bożym Synem, Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka. Ta prawda, przed którą właśnie pochylamy się, zbliżając się do świąt Bożego Narodzenia, mówi nam o miłości Boga. Mówi nam także o tym, kim jest człowiek, o jego ludzkiej naturze, o tym, co znaczy rodzina, co znaczy matka, ojciec, co znaczy dziecko. Te święta mówią nam także o tym, co my starsi mamy w sobie jako wspomnienie najpiękniejszych chwil dzieciństwa. Tego, co ciągle chciałoby się na nowo przeżyć, w sobie odrodzić, z innymi podzielić. I stąd chyba też ta największa radość, kiedy widzimy wieczór wigilijny, radość na twarzach naszych dzieci. Najmłodszych, niewinnych, radosnych, z taką ufnością zbliżających się do opłatka, które także one, te dzieci, wezmą do swoich rączek, by dzielić się miłością z innymi, ze starszymi, a przede wszystkim czuć, że ci starsi je kochają. Te święta mówią nam, że można je przeżyć przede wszystkim wtedy, kiedy nie szukamy siebie, ale drugiego człowieka, który czeka na nas, który być może szuka nas. I stąd ten cudowny polski zwyczaj pustego miejsca przy stole, który nie jest pustką zimna i obojętności, ale jest przestrzenią miłości otwartą na każdego, kto zapyta. Jakże pięknym zwyczajem w różnych odległych krajach Europy, bo chrześcijańskiej tradycji jest to, że w noc Bożego Narodzenia, tuż po Pasterce, ludzie przy katedrach, kościołach i na placach rozpalają ogniska. I to dzieje się w odległej Portugalii, który należy do krajów raczej ciepłych. To dzieje się także w prawosławnej Rosji. Te ogniska rozpalają się właśnie dlatego, by ogrzać dzieciątko. By rozumiejąc, w jak trudnych warunkach przyszło na świat, co śpiewamy także w licznych polskich kolędach, o matce, która zdjęła z głowy rąbek i otuliła płaczące zimne dzieciątko. To wszystko mówi o tym, że te święta są świętem, kiedy trzeba ogrzewać innych swoją dobrocią, swoją miłością, ale także swoją mądrością. Mądrością odpowiedzialną, która sprawia, że wszystko, co czynimy na różnych wymiarach naszego życia, osobistego, rodzinnego, publicznego i publicznego także w różnych wymiarach, samorządowych, lokalnych, ale także państwowych i europejskich, że to służy autentycznemu dobru każdego człowieka, od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.
że to służy także właściwemu rozumieniu tego, kim jest kobieta i kim jest mężczyzna. I jak wiele troski trzeba ze strony wszystkich nas, aby każde dziecko trącące się, przychodzące na świat, a także każdy człowiek, który czeka na czas jemu poświęcony. Każdy człowiek, który czuje się być może na marginesie i zapomniany, potrzebuje światła naszych serc i umysłów. I właśnie takich pięknych świąt, bardzo głębokich, związanych z prawdą, że Boży Syn stał się człowiekiem, bratem każdej i każdego z nas. Takich świąt życzę Państwu z całego serca. O to będziemy się modlili w noc Bożego Narodzenia. To będzie treścią samych naszych świąt. To będzie, jak sądzę, treścią przeżywaną przez nas wszystkich. Nas osobiście, Państwa rodzin, bliskich osób, kręgów przyjacielskich. Niech te święta będą właśnie takie, jakie są zawarte w przesłaniu, które harcerze zawarli, przynosząc do nas światełko betlejemskie. Byśmy byli dobrzy. Byśmy każdego dnia stawali się lepsi. Szczęść Boże.